Tak jakby Pan Bóg patrzył na ciebie i mówi: aha, skoro widzę, że ty dajesz, to mogę ci dać. Skoro widzę, że rura jest przepływowa, to mogę wlewać do niej wody. Jak się nie wyleje z drugiej strony, po co wlewać się? Wtedy zmarnuje. Pierwszą zasadą użytkowania pieniędzy było: nie kradnij. Drugą, którą absolutnie trzeba zastosować, to jest: dziel się pieniędzmi z innymi. Na początku chrześcijaństwa dzieje apostolskie opisują, że właściciele majątków pól sprzedawali je i rozdzielali ludziom według ich potrzeb. Święty Paweł prosi ludzi, chrześcijan z Jerozolimy, żeby wspomagali tych, którzy są w potrzebie w innych wspólnotach. Dzielić się z innymi w Starym Testamencie nawet było w pewnym sensie zinstytucjonalizowane. Dziesięcina. Masz swoje dochody, oddaj część na tych, którzy tych dochodów nie mają. Przedziwna logika jest w Księdze Ageusza, kiedy to Pan Bóg mówi do ludzi: dlaczego nie zbudowaliście świątyni? Oni się tłumaczą: no nie zbudowaliśmy świątyni, bo nie mamy pieniędzy. A wiecie, dlaczego nie macie pieniędzy? A oni mówią: no nie wiemy, dlaczego nie mamy pieniędzy. Dlatego nie macie pieniędzy, że nie dajecie pieniędzy. No i ktoś by był zdziwiony: jak to? Jak mogę dawać, skoro nie mam? Nie zapomnę zdania jednego z biznesmenów, który mówi: mam, bo daję. Mam, bo daję. Tak jakby Pan Bóg patrzył na ciebie i mówi: aha, skoro widzę, że ty dajesz, to mogę ci dać. Skoro widzę, że rura jest przepływowa, to mogę wlewać do niej wody. Jak się nie wyleje z drugiej strony, po co wlewać się? Wtedy zmarnuje. Jest w tym jakaś logika dawania, dzielenia się z innymi. W Ziemi Świętej mamy takie dwa jeziora, jezioro Galilejskie i jezioro zwane Morzem Martwym, które są bardzo ciekawe z tego względu, że jezioro Galilejskie jest żywe, są tam rybki, roślinki, a Morze Martwe jest martwe. Ale ciekawe jest to, że do obydwu jezior wpada identyczna rzeka Jordan. Oba jeziora leżą poniżej poziomu morza. Galilejskie minus 210 metrów, Morze Martwe minus 400. Dlaczego w takim razie jezioro Galilejskie jest żywe, a Morze Martwe jest martwe? Abstrahując od przyrodniczych czynników, już w starożytności mówiono, że to jest symbol dzielenia się tym, co otrzymałem. Ten, który dostaje i daje, jest żywy. Ten, który tylko bierze, ale nie dzieli się, jest martwy. Pytanie, ile mam dawać? I tu jest problem, bo to zależy. Zależy od tego, czy ty na przykład nie masz talentu do pomnażania pieniędzy. Bo jeżeli masz talent do pomnażania pieniędzy, to jakieś minimum 1%, 2%, 5%, może 10% oddaj na ubogich, a resztę poświęć całkowicie po prostu na rozmnażanie tych pieniędzy, na pomnażanie, bo dzięki temu ty, stając się bogatszy, będziesz też kiedyś po prostu mógł pomóc tym, którzy nie mają talentu do pomnażania pieniędzy. Może być tak, że masz talent do tego, żeby rozdać wszystkie pieniądze i nie przejmować się w ogóle pieniędzmi, a iść sam i pomagać po prostu ubogim. Jakby kwestia decyzji, ile dawać, to już jest kwestia osobistych zdolności, osobistego powołania, też takiej świadomości, że pieniądze nie mogą być zmarnowane. Ale jedno jest pewne i ten jeden mianownik musi być. Każdy z nas nie może być tylko biorcą. Człowiek, który tylko bierze, a nie dzieli się, jest człowiekiem martwym.